Panie profesorze, ale czy lektura, szczególnie też takiego rozdziału Istota Bogów, książki Waltera Otto, ona nie uczy nas pewnych umiejętności przez nas zapominanych i które powodują, że zgłębiając czy poznając inne monoteistyczne systemy religijne, jakby jesteśmy słabi teologicznie. Nie poznajemy dogłębnie jakiejkolwiek religijności, że ta opowieść o istocie bogów greckich to jest taki elementarz, takie abecadło, tak jak pan profesor mówił w swoich szkicach o Dionizosie, że to otwiera naszą duchowość. Obojętnie w jaki wymiar religijny spojrzymy, poznając tą duchowość grecką i nie najczęściej my ją tak czynimy taką infantylną, dziecięcą, nie czyniąc ją taką, staniemy się bardziej dojrzalsi, tak jak pan profesor powiedział, w rozumieniu wielu współczesnych problemów, szukając przypadkowości naszego losu, szukając różnych zdarzeń związanych z takimi elementarnymi cechami człowieka, jak jego namiętności, jak jego gniew, jak jego złość, jak jego pragnienie wiedzy itd. itd. No właśnie, wie pan, generalnie. No, jakby tu rzec, pan chyba generalnie dotykał jeszcze szerszego problemu w ogóle naszej duchowości, czy tego, co duchowością nazywamy, i naszej, a to ja bym raczej nazwał po prostu refleksyjnością. Jeśli wyłożyć do pewnych terminów i pojęć wreszcie, to powiedziałbym, że znacznie bardziej wierzę w logos niż w pleuma, czyli właśnie w rozum i myślenie, niż w ducha. Tu się może troszkę różnie od Waltera Friedricha Otto, ale oczywista jest rzeczą, że powinniśmy dobrze rozumieć i może nawet na pierwszym miejscu właśnie pojęcia stworzone przez kulturę grecką, choćby dlatego, a może szczególnie dlatego, że z tych pojęć wyrasta cała teologia chrześcijańska, prawda? Proszę zauważyć, że u podstaw myśli teologicznej chrześcijańskiej znów leży kultura grecka, bo patrystyka grecka, greccy ojcowie kościoła. Myśl teologiczna chrześcijańska powstawała w języku greckim i w greckim aparacie pojęciowym, co najlepiej zresztą widać w wypadku Klemensa Aleksandryjskiego, który powiada, że filozofia grecka była objawieniem Bożym, tak samo jak objawienie Mojżeszowi, dopiero potem nastąpiło objawienie Nowego Testamentu i objawienie Chrystusa. Ale filozofia grecka jest objawieniem Bożym. Wobec tego przez filozofię grecką, a tu proszę uważać, że właściwie jeśli mówimy o religii i religijności greckiej, to ciągle się napotykamy na problem filozofii, która dla Greków nie była czymś oddzielnym, jakimś oddzielnym, no w pewnym momencie stała się, ale w początkach swoich filozofia, znaczy dokładnie to, co ten wyraz mówi, umiłowanie mądrości, dążenie do mądrości, czyli do zrozumienia świata. I zresztą cały czas, nigdy tego charakteru nie straciła, cały czas taka była filozofia. W odróżnieniu od czasów dzisiejszych, całej zresztą kultury współczesnej, filozofia miała wymiar praktyczny. Każdy wykształcony człowiek powinien był czytać tak zwanych filozofów, ponieważ to była nauka życia. To była nauka, jeśli to w ogóle nauka, była to refleksja nad światem, którym żyje człowiek. I to tak samo dotyczyło długi okres chrześcijaństwa, który powiadał, no, nawet język liturgii łacińskiej ukształtował się stosunkowo późno. Językiem chrześcijaństwa jest przecież greka. Cały aparat pojęciowy jest grecki. Mówił pan, w pana pytaniu było tak, jakby trochę wątpienie, czy też tak to zrozumiałem, czy w krajach, w społeczeństwach, kulturach przesyconych chrześcijaństwem, ale warto myśleć o politycznym greckim. To jest właśnie, odsyłam do Klemensa Aleksandryjskiego, jego zdaniem najwyraźniej tak, że to
wymaga lepiej zrozumieć myśl teologiczną chrześcijańską. Oczywiście, nie wiem, tak jak i dzisiaj są bardzo różne poziomy rozumienia istoty chrześcijaństwa i istoty myśli teologicznej, chrześcijańskiej i różne poziomy pobożności chrześcijańskiej. Tak samo było już i w starożytności, gdy idzie o myślenie o bóstwach, o istocie tych wierzeń i o tym, co one naprawdę znaczą. Na jakimś poziomie było to tylko wypełnianie pewnych urzędów i stosowanie się do systemu nakazów i zakazów i tyle. Natomiast jeśli popatrzymy chociażby na znów czy to na Klemensa, czy innych teologów, zwłaszcza teologów chrześcijańska, to przecież Nietzsche ciągle o to samo, o zrozumienie, jak człowiek ma się zachować wobec różnych sił świata. To tu wracając od tego, on sam określał się jako politeista. Nie był zresztą tu odosobniony w kulturze niemieckiej, bo przypominam, że Goethe również. Wobec tego nie był chętny religią monoteistyczną, widział w politeizmie znacznie więcej rozumienia świata niż w religiach monoteistycznych. No, mają zaznaczyć, że nawet miał wyrażony w pewnym tekście niechętny stosunek do chrześcijaństwa, jako właśnie do tego systemu, który wrażliwość na świat niesioną przez politeizm Greków zlikwidowało. To jego zdaniem to chrześcijaństwo jest sprzeczne z duchem kultury greckiej. Nie wiem, czy ma rację, to znów byłby przedmiot większych rozważań i dokładniejszych, ale jeśli powiemy, że idą za pewnym nowożytnym, dzisiejszym rozumieniem religii, że każda religia to przede wszystkim symboliczne przedstawienie pewnego ładu świata i pewnego systemu wartości, no to wtedy się spotykają i religie monoteistyczne i politeizm grecki i właśnie idzie o to, co pan nazwał duchowością człowieka, a o co ja nazywam rozumieniem świata. Idzie przecież o to, żebyśmy dobrze rozumieli świat, w którym żyjemy i potrafili się w nim zachować. Wobec tego na tej płaszczyźnie z takim założeniem mogła się spotkać i wyznawca monoteizmu i wyznawca politeizmu. Ale zaznaczą rzeczywiście Walter Friedrich Otto był głębokim zwolennikiem politeizmu. Panie profesorze, tak jak pan powiedział, ten czas miniony, antyczny, on się bardzo mocno przenika ze współczesnością, po problemy, z którymi człowiek się mierzy, praktycznie pozostają zapisane w tym kodzie Homera, w Iliadzie i w Odysei. I kiedy mierzymy się z lekturą Iliady i Odysei, kiedy mierzymy się z lekturą książki Waltera Otto, to pojawia się problem, od którego myśmy chcieli uciec, a który nas dogonił, taki bardzo bolesny problem wojny i doświadczenia wojny w życiu człowieka, w życiu cywilizacji. Dzisiaj jesteśmy świadkami brutalnej wojny w Ukrainie. Jesteśmy bombardowani bardzo dużą ilością informacji, która wcześniej w historii nie pozwalała tak poznawać na bieżąco tych tragicznych zdarzeń, jakim jest wojna, jaką ona niesie z sobą, przemoc. I w książce Waltera Otto ten rozdział poświęcony właśnie osobom, bóstwom, bogom olimpijskim rozpoczyna się od Ateny. Czy ta historia, która jest zapisana właśnie w jednym z tych greckich bóstw, jakim jest Atena, czy ona nie powinna nam ciągle przypominać, że nasze człowieczeństwo jest bardzo kalekie, że właśnie ta pokusa gniewu, pokusa wojny może prowadzić do wielu niekontrolowanych rzeczy, że chcieliśmy jakby, nie wiem czy to jest właściwe słowo, zasłonić, wygumkować pewien epizod, żyjąc ułudą takiej stabilności, której nigdy w tym świecie greckich bogów pełnych namiętności nie było, że
chcieliśmy, czy wierzyliśmy w świat, w którym może już takich konfliktów nie będzie, a antyk nam przypominał, że one są integralną częścią naszej cywilizacji, naszej kultury, naszego jestestwa. No cóż, można by tak powiedzieć, jest takiej obserwacji dużo prawdy, że przez wieki, przez pokolenia chcieliśmy wyidealizować człowieka, prawda? I właśnie założyć się, no może nie zawsze, ale tak, bo ja wiem, od poświęcenia, może jeszcze trochę wcześniej, to trochę później, ale pojawiają się takie wątki głębokie wiary człowieka, a właśnie Grecy tego nigdy nie mieli. I nie tylko chodzi o Iliadę i Odyseję, chodzi o tragedię grecką, o całość kultury greckiej, o całość koncepcji świata i w szczególności właśnie świata bogów. Proszę pamiętać, że taką cechą, która odróżnia bogów od ludzi, jest to u Greków to, co Grecy nazywali akedeia, co potem zupełnie niezręcznie i niedobrze tłumaczy się jako grzech główny, bo to jest w systemie języku greckim teologii chrześcijańskiej, to jest też grzech. Akedeia występuje wśród ludzi. Bo akedeia to znaczy w tym systemie grzechów głównych i łaciński wyraz akedia, czy może raczej akedia wedle dzisiejszej tak zwanej wymowy restytuowanej łacińskiej, tłumaczy się na polski lenistwo. To nie jest lenistwo, tylko to jest życie bez troski. Takie życie bez troski mogą wieść tylko bogowie. Chociaż i w świecie nagle działają emocje, proszę pamiętać, że w Iliadzie w pewnym momencie następuje bezpośrednie włączenie się bogów do bitwy, do walki i następuje walka bogów, walka z sobą. Więc nawet ta pozorna ich beztroska, nie w tym znaczeniu, jakim dziś mówimy o beztrosce, o takim naiwnym, infantylnym nieco poczuciu bez zmartwień, ale właśnie to jest takie życie, w którym niczym się nie musimy przejmować, nic do nas nie dociera. To jest wyłącznie cecha Bogu. W świecie ludzkim jest to niemożliwe. I tu, co nie jest już przedmiotem książki, a wkraczamy właśnie problem teodycei, czyli powiedzmy planów boskich i związku zamiarów boskich i świata boskiego z ludźmi, to jest już sprawa tragedii greckiej. I to jest to, co rzeczywiście potem rozwija i pojawia się jako myśl religijna w greckiej tragedii, nie ma takiej możliwości, żeby człowiek żył bez błędów i bez trosk, bez napięć, bez emocji i bez walki. Istotą woli ludzkiej jest to, że jest on skazany na swoje niepowodzenia wywoływane bardzo często emocjami, które nazywamy dziś negatywnymi emocjami, a które z kolei biorą się na najczęściej właśnie z nierozumienia świata. No, na to filozofowie właśnie odpowiadali tym, że tylko mędrzec może się zdobyć na to, żeby się od tej podtrzymusy historycznych konfliktów dystansować. Nie wszyscy filozofowie byli tu zresztą w rodzinie, to jest późna myśl stoicka, natomiast istotą właśnie myślenia o świecie, nie w takiej spopularyzowanej czy zwulgaryzowanej wersji myśli Heraklita, ale przecież to, że w świecie decyduje wojna, historyczna walka. To jest właśnie ten świat, w którym żyją ludzie. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na myśli Homera, to proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że z kolei całość tej największej tragedii, jaka spotyka Achillesa, to znaczy utrata Patroklesa, bo cała Iliada jest budowana dokładnie wedle tego, co mówi
ojca na początku, który mówił to po polsku, ile pamiętam, gwiezdy, taki dla opiewaj godzin, taki najlepszy, a tak się zaczyna. I ja zachodził o gniewa Hillesa, który prowadzi do niepowodzenia hańb i dalszych konsekwencji do śmierci patroka, czyli ten gniew Hillesa spowodował jego największą tragedię i jego największą stratę. To jest to, co byśmy dzisiaj powiedzieli, do czego prowadzą negatywne emocje, których Achilles nie mógł się uwolnić. On tak działał, bo taka jest natura ludzka. To jest rzeczywiście dosyć pesymistyczne spojrzenie na naturę człowieka, które to spojrzenie pesymistyczne zresztą postrzegł Friedrich Nietzsche, pod którego wpływem zresztą znajdował się bardzo mocno Walter Friedrich Hoppe, który należą także do komitetu redakcyjnego pierwszego wydania zbiorowego dzieł Nietzsche. Był to silny wpływem filozofii Nietzschego. I jego spojrzenie na naturę ludzką było też raczej pesymistyczne. To znaczy widział, że tylko świat bogów jest wolny od, czy może być wolny od zła i zniszczenia. W świecie ludzkim jest to zawsze. I nie tylko już odchodzimy i od książki, od to i od Hulera, nie tylko jest to spojrzeniem Iliady i Odysei, nie tylko spojrzenie Waltera Friedricha Hoppe, to jest to przekonanie całej kultury greckiej. To zło jest w nas i są tylko pełne drogi do pokonania, może właśnie nie pokonania, a przytłumienia tego zła. Tym przytłumieniem jest kultura. To jest z kolei wielka koncepcja, chcielibyśmy odbyć inną już rozmowę innego wielkiego humanisty niemieckiego, mianowicie Wernera Jedera i jego wielkiego dzieła Heidegera. Kultura może w nas to zło przytłumić, może je gdzieś odesłać, schować. Ono jest w naszej naturze, natura ludzka jest zła. Kultura może mieć w sobie coś dobrego. I jeśli właśnie znów patrzymy na kulturę grecką i związek z dzisiejszymi czasy, to jestem głęboko przekonany, że właśnie w dzisiejszych czasach warto by wrócić człowieku grekom, Antykowi i to właśnie zrozumieć, że wszelki złem, który jest w naszej naturze, może nas uchronić tylko kulturą. No trudno chyba o lepszą puentę, o lepsze podsumowanie naszej rozmowy dzisiaj w Śniadaniu z Mistrzem. Jak ważna jest kultura, kultura antyczna, jak ważną książką jest książka Waltera Otto, Bogowie Greccy. O tym wszystkim nam dzisiaj opowiadał pan profesor Włodzimierz Lengauer i przypomniał to wiekopomne zdanie, że kultura może chronić nas przed złem. Za tą śniadanie, za tą rozmowę, za tą przypowieść o mądrości bardzo panie profesorze dziękujemy.